Dzień dobry, Łukasz Malczyk, Unia Polskich Przedsiębiorców. Szanowni Państwo, dzisiejszym naszym gościem jest pani Marta Czapla, specjalista od rynku czeskiego, od prowadzenia biznesu w Czechach przez Polaków i w Polsce przez Czechów. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Pani Marto, proszę powiedzieć, na czym de facto Pani praca polega? Na tym, aby polski przedsiębiorca chcąc wejść na rynek czeski bądź przeprowadzić siebie wraz z firmą do Czech, miał zapewnioną opiekę, tak? My tutaj nie skupiamy się na tym, żeby za wszelką cenę namówić przedsiębiorcę do otworzenia firmy w Czechach, bo to się mija z celem tak naprawdę. My przede wszystkim wyjaśniamy, na co zwracać uwagę w Czechach, jak tutaj rynek i urzędy i wszystkie takie sprawy biznesowe wyglądają. Pomagamy od założenia firmy po dotarciu do klienta, więc znalezienie tych kontaktów biznesowych poprzez marketing, poprzez sprawy urzędowe, po doradztwo, dotacje, naprawdę praktycznie we wszystkim możemy temu naszemu klientowi pomóc, czy też nieruchomości. Od A do Z tak naprawdę. No tak, bo w ostatnich latach dość popularne stało się zakładanie przez Polaków firm w Czechach. Proszę powiedzieć, dlaczego? Czy dlatego, że są łatwiejsze przepisy, czy dlatego, że są niższe podatki? O co w tym wszystkim chodzi? Więc tak naprawdę pierwszy taki boom był około 5-6 lat temu. Teraz znów to zainteresowanie kierunkiem Czech jest na nowo. Dlaczego? Jeżeli ktoś się pyta, czy Czechy są rajem podatkowym, mówię, że nie, absolutnie tak nie jest, ponieważ te kwestie podatkowe są bardzo zbliżone do tych, jakie mamy w Polsce. Natomiast ile de facto płacimy pieniędzy w podatkach, to już jest zupełnie inna kwestia. Tak, te przepisy są, nie powiem, że jasne i proste, bo też są złożone, natomiast inaczej się z nimi pracuje. Inne jest przede wszystkim podejście urzędników, inaczej pracujemy z podatkami, z kosztami, z chociażby też z odzyskiwaniem VAT-u, też zupełnie jest tutaj i zupełnie inaczej to wygląda, tak? Bardzo popularnym kierunkiem, jeżeli chodzi o Czechy, są firmy transportowe. Przede wszystkim dlatego, że tutaj nie ma akcyzy, mogą sobie pełen VAT odliczyć i też kwestie takie. My jesteśmy Polacy nauczeni, że trzeba tutaj kombinować, to załatwić, tak jesteśmy nauczeni, natomiast tutaj w Czechach nie, wręcz przeciwnie, tego się nie wymaga, to jest właśnie bardziej takie ludzkie podejście do przedsiębiorcy. No tak, słyszałem, że te droższe samochody właśnie z Polski często są rejestrowane właśnie w Czechach. Że to tam można. Zgadza się, ponieważ właśnie nie ma przede wszystkim tego podatku akcyzowego. Jeżeli jest auto z większą pojemnością silnika, różnica tych kosztów, jeżeli chodzi o zakup auta, może sięgać nawet 40%. Nie mówię, że w każdym przypadku, bo to wiadomo, też zależy od salonu i tak dalej, ale rzeczywiście są te różnice. Nie ma ograniczeń. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o koszt zakupu auta, nie ma tam powiedzianego, że możemy tylko w koszt sobie wrzucić te, załóżmy, nie wiem, 200 tysięcy złotych, tak? Bo tutaj chcę przeliczyć na złotówki, tylko całościowy koszt zakupu auta jest naszym kosztem. A proszę powiedzieć, jakie są takie największe różnice w prowadzeniu biznesu w Czechach a Polsce? Na pewno dużym takim zaskoczeniem dla Polaków jest kwestia VAT-u. Tutaj z automatu nie zostaje się płatnikiem VAT. O ten VAT tak naprawdę trzeba poprosić. A czy można w dwóch kwestiach, w dwóch przypadkach. Można zostać dobrowolnym bądź przymusowym płatnikiem VAT. Ale tym dobrowolnym to jeżeli chcemy być tym płatnikiem, czyli wystąpimy z takim wnioskiem do Urzędu Skarbowego. Natomiast jeżeli jesteśmy Polakiem, jeżeli prezes jest Polakiem na przykład spółki bądź działalność jednoosobowa jest na Polaka, może być troszkę trudniej.
Dlaczego? No bo sobie na to zasłużyliście, ponieważ to wyłudzenia VAT-owskie były na szeroką skalę jeszcze właśnie te 6 lat temu, czy nawet więcej. I teraz no, trzeba naprawdę wykazać się tym, że chcemy prowadzić biznes tutaj uczciwie, musimy przedstawić taki, taki biznesplan, co planujemy, jakie planujemy mieć obroty, z kim planujemy współpracować, w jakich krajach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ten VAT jest takim troszeczkę zaskoczeniem dla nowego przedsiębiorcy z Polski. Również to, że cała komunikacja z urzędami przebywa elektronicznie. Tutaj nie idziemy do urzędu, do pani, tylko obowiązkiem każdej spółki i z automatu jest to przydzielone, jest tworzona taka datowa schranka, czyli to jest mail do komunikacji z urzędami i wszystko robimy za pomocą tego maila, nie przychodzą nam listy urzędowe, tylko wszystko przychodzi na tą datową schrankę i naszym obowiązkiem jest regularnie jej odwiedzanie i dlatego tutaj nie ma wytłumaczenia, że bo zapomniałem, bo nie wiedziałem i tak dalej, tak? Więc to jest naszym obowiązkiem i też w wielu przypadkach można się na przykład natknąć, bardzo wiele razy możemy się natknąć w Czechach na kogoś, kto po prostu chce wykorzystać tego Polaka, tak? Bo Polak nie wie, bo nie powiem mu, takie zwyczajne takie wyłudzenie, tak? Żeby, znaczy może nie wyłudzenie, ale żeby na tym Polaku zarobić. I też łatwo właśnie się natknąć na czy chociażby księgową, czy firmę, która teoretycznie ma nam w tym pomóc. Tak? Też takim zaskoczeniem jest podejście urzędników do przedsiębiorcy, ogólnie do człowieka, ponieważ ten urzędnik jest po to, żeby nam pomóc. Jeszcze w zeszłym tygodniu miałam spotkanie z panem, który jest w Ministerstwie Gospodarki i on wprost powiedział, jak postrzegają przedsiębiorcę. To było takim dla mnie trochę zaskoczeniem. Według nich przedsiębiorca jest jak krowa. No i my, nasz polski do myślenia, no to tak, bo przecież krowę trzeba doić, tak? A on w ogóle takie zaskoczenie, no jak doić? Mówi, nie, przecież tą krowę najpierw trzeba nakarmić porządnie, żeby dała mleko, tak? I to mleko jest w postaci podatków później od tego przedsiębiorcy i tak samo urzędnicy mają tą świadomość, że są opłacani z pieniędzy przedsiębiorców przede wszystkim i są po to, żeby pomóc. Tak samo jak na urzędzie nie wiemy co napisać, nie wiemy jak się z czegoś wybrnąć, to piszemy tak zwane prochlaszeni, czyli oświadczenie. Oświadczenie możemy wypisać na wszystko, jest to uważane jako poważny dokument urzędowy, tak? Czy oświadczenie na to, że zapomniałem, nie wiem, wyjaśnić jakiejś sprawy, na to, że zapomniałem wpłacić jakiś zaliczek, podatków i tak dalej, i tak dalej. Najgorszym, co może być, to unikanie i niekomunikowanie z urzędami, bo wtedy zapala im się czerwona lampka, że coś kombinujemy. Tak? Więc co by się nie działo, warto iść i wytłumaczyć, że nie wiedziałem, zapomniałem, oni to zrozumieją. Pani Marto, proszę powiedzieć, a jaki rodzaj firm rejestrowanych jest w Czechach? To znaczy, chodzi mi o polskie firmy oczywiście. Czy są też firmy na przykład produkcyjne, czy tylko usługowe? Jak to wygląda? Więc tak, w głównej mierze jest to transport, są to usługi, handel, ale też produkcje, bardziej takie magazyny, pakowanie, tak? Jeżeli chodzi o produkcję, duży nacisk właśnie ministerstwo i taka agencja Czech Invest kładzie, żeby wspierać te firmy i tutaj w postaci tych dofinansowań z Unii naprawdę oni bardzo, ale to bardzo pomagają, więc też mamy tutaj z nimi kontakt. Natomiast produkcja, no to już jest większym wyzwaniem, tak? Więc to nie jest decyzja z dnia na dzień, tylko to już jest szersze planowanie. Ale tak jak mówię, najwięcej, przynajmniej z mojego punktu widzenia, są to usługi, handel i takie sprawy magazynowe, ponieważ wysyłka z Czech jest o wiele tańsza. Nie wiedzieć czemu na przykład wysyłka do Ameryki z czeskiej poczty jest 3 razy tańsza i w tym już jest ubezpieczenie i w tym też ta przesyłka jest szybciej u tego odbiorcy.
Mamy ostatnio przykrą sytuację, jaką jest pandemia. To dotyka setki tysięcy firm, setki tysięcy pracowników, miliony pracowników w Polsce. Mamy tarcze antykryzysowe, które wprowadził polski rząd. A jak to wygląda, jak sytuacja jest w Czechach? Czy czeski rząd również wprowadził jakieś tarcze antykryzysowe? Jaka pomoc płynie dla firm i pracowników na rynku czeskim? Mhm. Znaczy tak, tutaj można to porównać do tego, co jest w Polsce, że też mamy tą pomoc, ale w praktyce wygląda to inaczej, tak? Pierwsze co rząd czeski ogłosił stan nadzwyczajny. To było pierwszym ruchem, więc w tym momencie już po tym stanie nadzwyczajnym firmy mogą się starać o odszkodowanie. Jeżeli mieliśmy, znaczy też automatycznie wszystkie hipoteki, niehipoteki, pożyczki zostały odroczone na pół roku. Składki na ubezpieczenie socjalne również zostały odroczone na pół roku. Co więcej, te wnioski, które są wypełniane, ja wypełniając dla jednej firmy taki wniosek, no przeważnie to robi oczywiście księgowa, byłam zaskoczona, ponieważ tam wypełnialiśmy podstawowe dane, tak, nazwa firmy, adres, siedziba i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie dane bardziej osobowe tej firmy plus załącznik w postaci PIT-u z zeszłego roku, czy zeznania podatkowego z zeszłego roku i to było wszystko całej papierologii. Oczywiście są te wspomniane odszkodowania, są pokrycie kosztów pracownika 80%. Też to w zależności jaka ta firma, jaka duża jest ta firma, jakie, czy te koszty rzeczywiście, czy te przychody rzeczywiście są mniejsze. Także jest pomoc ze strony państwa, w zależności też do jakiej firmy, tak? Jakie to jest przedsiębiorstwo, ale jak najbardziej jest i tak jak wspomniałam, te wnioski są no, bardzo proste. No tak, mieliśmy zamrożenie gospodarki, teraz mamy stopniową odwilż. Jak to wygląda w Czechach? W Czechach już wszystko normalnie prosperuje, wszystko. Są zgromadzenia, już teraz zgromadzenia są dozwolone do 2500 osób, więc nie no, już normalnie żyjemy. Ewentualnie jedynym takim ograniczeniem, jeżeli to tak mogę nazwać, no to jest noszenie maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, tak, czyli typu sklepy. Natomiast u nas od początku rząd naciskał na to, żeby jak najbardziej tą kwarantannę taką narodową przestrzegać, tak? Czyli nie chodzić sobie, nie wiem, do znajomych i tak dalej. Natomiast naciskał na aktywność sportową, na wychodzenie do lasów, do parków, ale oczywiście w takich rozsądnych ilościach, tak? Ale ta aktywność fizyczna, żeby jak najbardziej pozostała. Czesi znani są z tego, że lubią sport po prostu. I wiedzą, że to się przekłada również na zdrowie. Sport to zdrowie. A wracając trochę do tematu, bo w Polsce jednym z największych obciążeń dla przedsiębiorcy jest składka na ZUS. A jaki ZUS jest w Czechach? Jak to wygląda w Czechach? Więc tak, warto zaznaczyć, że najpopularniejszą formą prowadzenia firmy w Czechach jest spółka ZO, czyli spółka SRO. Jeżeli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą, czyli ten odpowiednik jest jednoosobowej działalności gospodarczej, w praktyce to jest stosowane tylko dla osób samozatrudnionych. Tak, czyli bardzo często możemy spotkać tutaj przedstawicieli handlowych, którzy mają własną działalność jednoosobową i w ten sposób się rozliczają z firmą, z którą współpracują. Natomiast jeżeli chodzi o sam ZUS, podstawowy skład, nie wiem, czy dobrze pamiętam, czy tak jest też w Polsce, natomiast tutaj jest obowiązkową składką jest tylko składka zdrowotna. No ubezpieczenie zdrowotne. Socjalna nie jest obowiązkowa, możemy to ją płacić tylko dobrowolnie. Natomiast jeżeli chodzi o koszta, to składka zdrowotna
jest miesięczna podstawowa, to jest 2352 korony. I to jest około 400 zł, natomiast składka socjalna jest 2544 zł, co do gromady razem daje około 800 zł kosztów na ZUS miesięcznie. Ale warto mieć tutaj na uwadze, że tutaj im mamy większe zyski w firmie, tym te składki wzrastają, tak? Czyli jeżeli mamy, nie wiem, rocznie zysku milion koron, czyli jakieś 170 tysięcy złotych, to płacimy około 8 tysięcy koron, czyli 1200 zł ZUS-u, tak? Więc to jest proporcjonalne wówczas. Natomiast też warto zaznaczyć, że ten podatek dochodowy, znaczy ten zysk jest wyliczany koszty, znaczy przychód, dochód minus koszty, tak? Ale tutaj jest coś takiego jak koszty zryczałtowane. Co to oznacza? To znaczy, że załóżmy, jestem informatykiem i moje koszty miesięczne są praktycznie żadne, tak? Bo jedynym moim wydatkiem jest jednorazowy zakup komputera czy jakichś tam innych takich rzeczy, więc stosujemy koszty zryczałtowane, czyli 60% tego obrotu stanowią koszty, natomiast 40%, od 40% tylko odprowadzamy ten podatek dochodowy. Nie musimy wykazywać żadnych faktur, żadnych paragonów, co też jest ważne, że w Czechach do 10 tysięcy koron, czyli do 1700 zł wystarczą paragony. Nie musimy okazywać faktur. To jest normalnie akceptowane przez Urząd Skarbowy. Nie musimy wówczas jakoś bardzo skrupulatnie tego opisywać. No wiadomo, musimy opisać ten cel, dlaczego tak dostaliśmy ten paragon, dlaczego był ten zakup, natomiast warto mieć na przykład 10 paragonów niż jedną fakturę. No tak, Pani Mato, a załóżmy, że chcę założyć właśnie spółkę SRO w Czechach. Jakie dokumenty będę potrzebował, ile czasu i jakie muszę ponieść koszta, żeby założyć taką podstawową, prostą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Czechach? Więc tak, jakie dokumenty? Zaświadczenie o niekaralności. To jest takie kluczowe, bez tego nic nie zrobimy i bez względu na to, czy to jest spółka SRO, czy to jest jednoosobowa działalność, zaświadczenie o niekaralności zawsze musi być i dowód osobisty. I to są wszystko, to jest wszystko z dokumentów. Kapitał zakładowy jest od jednej korony, czyli od złotych 60. Wiadomo, no, jak założymy taką spółkę, no to nie jest to zbyt poważnie traktowane, tak? Więc ten taki akceptowalny, do zaakceptowania kapitał to jest 1000 koron, czyli 160 zł. Tak, od tego ten kapitał już jest taki normalny, można powiedzieć. Ile czasu i wiadomo, jeżeli tak jak ja to robię, tak? Więc wcześniej przesyłał mi Pan te dokumenty, żeby notariusz mógł sporządzić akt notarialny. Tutaj nie musimy mieć umowy spółki, bo to jest już bardziej złożone. Tutaj wystarczy tylko zapis notarialny, czyli to odpowiednik tego, co jest w KRS-ie, czyli nazwa, siedziba, jaki kapitał zakładowy, czym firma się zajmuje i te informacje nam są potrzebne, żeby taki akt notarialny sporządzić. Potem umawiamy się na konkretną godzinę, na konkretny dzień. Pan przyjeżdża. 2-3 godziny i już wszystko jest załatwione. No czyli do 7 dni jest już zapis w sądzie. No to bardzo szybko, szybciej niż w Polsce. Tak, przynajmniej. Nieraz do 3 dni, no to w zależności, tak, między 3 a 7 dni to już jest gotowe. Pani Marto, a czy polscy przedsiębiorcy, no właśnie, jaka jest ta ilość rejestrowanych polskich firm w Czechach i czy Czesi jakby
inaczej. Mówi się, że Czesi nie za bardzo żywią sympatię do Polaków, do polskich produktów u siebie na półkach. Tam były już historycznie takie sytuacje, że blokowali na przykład eksport czy import do siebie kurczaków i innych produktów z Polski. Jak to właśnie wygląda? Czy oni są jakby otwarci na to, żebyśmy my tam zakładali te spółki i robili jakieś biznesy? Czy jednak ten stereotyp taki, który zaczyna w Polsce troszeczkę dominować, jest prawdziwy? I tak, i nie. I tak, i nie. Na pewno... Ważny jest, istotna jest część Czech, bo trzeba wiedzieć o tym, że Czesi, na przykład w Pradze, ogólnie Czesi jest Czesko i jest Morawa, Morawsko-Śleski kraj, jako Śląsk. Tak? Czesko to nie są Czechy. To są zupełnie dwa różne rejony i tutaj, jeżeli chodzi, tak jak ja mieszkam w Ostrawie, tak, tutaj ci Czesi, dla nich to jest normalne, że Polacy przyjeżdżają, bo też wiele Czechów tutaj, praktycznie każdy Czech rozumie polski, ponieważ za komuny oni oglądali tylko i wyłącznie polską telewizję, więc dla nich język polski jest czymś normalnym. Tym bardziej, że Czesi jeżdżą na zakupy do Polski. Jeżeli chodzi o ten dystans do Polaków, tak, zdarza się, zwłaszcza właśnie tutaj bardziej jak Kłodzko, ta górna część Czech, rzeczywiście mają taki dystans, ale w niektórych momentach my naprawdę sobie na to zasłużyliśmy niestety. Również dlatego to przydzielenie VAT-u dla Polaka jest troszeczkę trudniejsze, no bo sobie zasłużyliśmy w postaci tego, że ten VAT bardzo często został wyłudzony. Jeżeli chodzi o firmy, które chcą wejść na rynek czeski, w zależności też jaka branża. Bardzo często polska firma musi zmienić nazwę po to, żeby się przyjąć tutaj w Czechach. Tak, natomiast widzę, że to się jednak zmienia, mając na przykład spotkanie z dystrybucją, która dodaje produkty do sieciówek, jednak są otwarci na współpracę z Polakami. Tak, więc tutaj naprawdę to jest sprawa indywidualna, ale rzeczywiście jak Polak to może coś on kombinować, ciekawie czy prawdę on mówi, czy jednak chce nas wyrolować, krótko mówiąc, tak, więc rzeczywiście ten jakiś taki stereotyp nie wziął się z niczego, tak, że jednak jest to prawda, ale to się zmienia. A czy polskie produkty dostępne są w supermarketach, hipermarketach, dyskontach czeskich? Jest coraz więcej polskich sklepów. Tak, na przykład tutaj widzę i polskich produktów, bardzo często się zaopatrują jeżeli chodzi o spożywcze produkty, Biedronce na przykład, tak? I bardzo często można tutaj zobaczyć polskie produkty. I ja tutaj widzę na przykład potencjał właśnie, zwłaszcza w branży spożywczej, że jest potencjał na to, żeby tutaj w takich sieciach i dyskontach zaistnieć. Nie powiem tak, bo jestem zaskoczony tym, że Pani powiedziała, że są sklepy, że powstają sklepy z Polską. Jest zapotrzebowanie na to. Bo było tak parę lat temu, jak przejeżdżałem przez Czechy, akurat zaobserwowałem, że tam jest bardzo dużo supermarketów, dyskontów, ale nigdzie nie widziałem właśnie czy polskich, czy w ogóle takich mniejszych, prywatnych sklepików. To są tak zwane potrawiny i one są bardziej takie osiedlowe, gdzieś tam w kącie, w bloku, na małej wiosce, ale rzeczywiście jest ich mało. Jednak te duże, duzi potentaci no, królują, tak? No nic, ale ważne, że ten biznes między naszymi krajami się rozwija, że no jest przybyła tam polskich firm, że opłaca nam się i tam zakładać te działalności i tam sprzedawać swoje produkty i w drugą stronę. A proszę powiedzieć, jak to wygląda właśnie w drugą stronę. Czy Czesi chcą inwestować w Polsce, czy czeskie firmy inwestują, sprzedają swoje produkty? Jak to wygląda z Pani perspektywy?
Też jestem właśnie po spotkaniu z taką instytucją, która wspiera startupy, ale też firmy, które chcą wejść na rynek polski i dla nich jest coś, to jest czymś to bardzo trudnym, żeby dostać się na rynek polski i oni znów właśnie mówią, że my jesteśmy jacyś jednak tacy anty na Czechów, że nie chcemy z nimi współpracować, tak? Więc to działa jednak w dwie strony. I jak najbardziej dla nich jest to wielki potencjał. Polska jest wielkim potencjałem, ponieważ no, nie ukrywajmy, jesteśmy o wiele więksi, tak? 4 razy jesteśmy więksi i pod względem liczby ludności, też jeżeli chodzi o powierzchnię kraju, więc to jest taki no. Jak drugie Niemcy, tak? Bo Czesi bardzo współpracują z rynkiem niemieckim i z Niemcami, tak samo ta Polska jest dla nich bardzo atrakcyjnym krajem. Na przykład teraz współpracuję z taką firmą, która jest w 50 krajach na świecie, ale nie ma jej w Polsce. Proszę. I też tutaj pomagamy jej wejść na ten rynek polski. I dla nas to było zaskoczeniem, jakim cudem, nie wiem, Dubaj, Ameryka, tam jesteście, a w Polsce was nie ma. No dla nich jest to trudne. Tak, więc rzeczywiście też warto zauważyć w tą drugą stronę, że Czechom jest też trudno wejść na rynek polski, więc ta rywalizacja gdzieś poniekąd tam jest, tak? Może nawet nie rywalizacja, ale taka właśnie to uprzedzenie może, już nawet nie wiem jak to nazwać. No właśnie, to jest jeszcze trudne może do określenia. A proszę powiedzieć jeszcze tak na koniec, gdzie najczęściej są zakładane polskie firmy? W którym mieście? Czy w Pradze, czy w jakimś innym? Co to znaczy założyć firmę? Czy założyć firmę tylko pod względem siedziby firmy? No to wiadomo, najbardziej atrakcyjna jest Praga, no bo to jest stolica, tak? Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje taką, nie wiem, czy budowa fabryki, czy jakichś magazynów, tak, fizycznie, no to atrakcyjna jest tutaj ten Śląsk czeski, ponieważ jest to region najtańszy. I pod względem zarobków dla pracownika, tak i pod względem nieruchomości, ziemi, to jest region najtańszy. Więc teraz bardzo dużo inwestuje Polaków tutaj na tym regionie i bardzo wielu Polaków też przeprowadza się z całymi rodzinami, kupuje nieruchomości, inwestuje w nieruchomości. Także tu jest tutaj potencjał, także tutaj też bardziej u góry miejscowość przy granicy miasto Mosty jest tanią lokalizacją, aczkolwiek może być też dużym zaskoczeniem dla Polaków to, że w Czechach jest bardzo wielu Cyganów i tam właśnie miasto Mosty jest oblężone wręcz przez Cyganów, dlatego tam jest tak tanio. Rozumiem. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Pani Marto, dziękuję Państwu. Naszym ekspertem była Pani Marta Czapla, ekspert do spraw rynku czeskiego, do prowadzenia biznesu w Czechach, no a zarazem w drugą stronę również wprowadzaniu czeskich firm do Polski. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejne nasze webinary, szkolenia, rozmowy. Zapraszam do lajkowania naszego konta na YouTubie i Facebooku. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia raz jeszcze. Pozdrawiam również, do usłyszenia. Dziękuję.